Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bukardi, z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy o trylogii, czyli powieści mojego autorstwa, a dokładnie o symbolice i ukrytych wskazówkach w piątym rozdziale. Pierwsza księga: Mroczne góry, rozdział piąty, czyli złamanie zasad. Pamiętaj, aby przejść sobie poniżej do okienka opisu, tam znajdziesz link do strony trylogii. Na tej konkretnej stronie możesz zdobyć e-booka, a także jak tylko będzie dostępna, możesz zapisać się na nową edycję limitowaną książki drukowanej i na sam koniec. Możesz także skorzystać z dostępu do treści audiowizualnych, gdzie czytam dla ciebie trylogię i pojawiają się również specjalne efekty, które wprowadzają cię w ten niezwykły świat i pomagają ci wejść całą sobą, całym sobą, całym sercem w tą historię i poznać wszystko to, co ukryte pomiędzy wersami. W tytule rozdziału Naturali jest ukryta wskazówka dla czytelnika, jak w wielu tytułach, ale także w samych treściach. Zasady to są pewne prawa, które obowiązują na danym terenie, do których stosuje się większość mieszkańców. I tak również jest w mrocznych górach. Są ustalone pewne zasady, pewne prawa, których nie wolno łamać i nie wolno ich przekraczać. Jednak nasza bohaterka, Mariam, w tym rozdziale łamie te prawa aż dwa razy. Po pierwsze, wynosi magiczne księgi, stare, drogocenne manuskrypty z biblioteki. Przenosi je przez ogród, gdzie są narażone na zniszczenie, zamoczenie czy jakiekolwiek uszkodzenie. Następnie mamy taką zasadę w mrocznych górach, nie wychodzenia po zmroku, czyli nie chodzenia do ogrodów, nie Pałętania się po jakichś magicznych, sekretnych przejściach, ponieważ są pewne niebezpieczeństwa. I tą zasadę również łamie Mariam, wychodząc po zmroku na poszukiwanie liści męczennicy, których brakuje im do magicznej mikstury. I tutaj nawet Mariam w pewien sposób śmieje się z tych zasad, mówiąc, że wielkie. Ale z wychodzeniem po zmroku, mury jak mury, schody jak schody. I w rzeczywistości jednak wcale tak nie jest. Jak nasza bohaterka wręcz naiwnie myśli, że te zasady są tylko sztuczne i nie mają jakiegoś znaczenia. Te zasady są ważne i są przede wszystkim dla niej ważne dla jej bezpieczeństwa, ale także dla jej dalszego rozwoju, jej dalszej transformacji, jej dalszego wzrostu, wzrostu jej świadomości. Mamy tutaj symbolikę podwójną, bo dwa razy złamanie zasad i na przykład dwa razy Mariam zraniła się w palec. W jednym rozdziale aż dwa razy. Po raz pierwszy, gdy te księgi upadły na trawę i starała się je szybko zebrać. Pomóc władcy mrocznych gór, je wyjąć z tej mokrej trawy, to wtedy po raz pierwszy zraniła się w palec. Nie wiemy, w który palec, ale zraniła się. I po raz drugi, gdy jest w ogrodzie i zrywa te liście męczennicy, po raz kolejny rani się w palec. Jakie ma to dla nas znaczenie? Myślę, że każda osoba, która interesuje się psychosomatyką, to wie, że dłonie, Również są elementem, gdzie możemy pewne blokady emocjonalne, mentalne czy inne wyczytać, jeżeli są jakieś problemy z dłońmi albo z palcami. Z czym nam się kojarzą dłonie? Dłonie przede wszystkim są przedłużeniem linii serca, tak jak ramiona czyli służą nam do dotyku, przekazania miłości, przekazania serdeczności. Doświadczenia czegoś na tym poziomie serca. Dłonie również są odpowiedzialne za to, aby coś dawać i aby coś brać. Jeżeli występują jakieś problemy z dłońmi, to zawsze. Tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo jest to związane z tą zasadą dawać i brać. Może dajemy zbyt dużo z siebie, a bierzemy zbyt mało z powrotem, albo odwrotnie, bierzemy czegoś za dużo, a za mało dajemy z siebie. Przedłużenie linii serca, czyli wszystko co związane z dłońmi, to także symbolika drogi serca. Jeżeli są jakieś problemy, oznacza, że może nie idę drogą mojego serca. Coś mnie blokuje, coś mnie hamuje. Także bliskość, bliskość z innym człowiekiem, z innymi istotami wyrażamy poprzez dłonie, poprzez przekazanie, danie komuś dłoni, uściśnięcie dłoni to jest taka prawość, takie potwierdzenie czegoś. Kiedyś w dawnych czasach wystarczyło umowę zawierać poprzez właśnie podanie dłoni. Nie trzeba było robić umowy pisemnej. No, dzisiaj wygląda to troszeczkę inaczej. Czyli podać komuś dłoń, dać komuś dłoń, być z kimś w bliskim kontakcie, komuś zaufać, na kogoś się otworzyć. To wszystko jest niesamowicie ważne w tej symbolice, gdy ona dwa razy rani się w dłoń, rani się w palec. Nie wiemy jednak, w który palec Mariam się zraniła. Nie jest to pokazane, nie jest to napisane. Jest to również taka zagadka jak i wiele innych zagadek, bo na naszych spotkaniach mówimy tylko o maleńkiej cząsteczce symboliki ukrytej w danym rozdziale, a reszta to już jest w dłoniach uważnego czytelnika, aby odnaleźć jeszcze więcej tych symboli, jeszcze więcej tych przesłań. To jest tylko takie malutkie skierowanie uwagi, a każdy, w zależności od tego, na jakim poziomie się znajduje, będzie widział więcej i rozumiał więcej. Oczywiście, gdy wracamy do jakiegoś rozdziału po jakimś czasie, jeszcze raz, jeszcze raz, to widzimy coraz więcej. Przechodzimy do palcy. Oczywiście. Znaczenie dłoni, prawa i lewa dłoń, jedna dłoń, która bierze, druga, która daje, ta symbolika również energii, energii lewej, energii prawej. To wszystko jest ważne, ale najważniejsze w tym rozdziale są palce, ponieważ podkreślam to, że zraniła się w palec. No i gdy znamy symbolikę naszych palców, to możemy już przypuszczać, w który palec Mariam się zraniła. Kciuk. Kciuk, jak patrzymy na naszą dłoń, najbardziej odstaje, czyli jest bardzo samodzielny. I kciuk jest symbolem wolnej woli, wolności, niezależności. To tak naprawdę, w dwóch słowach, bo ta symbolika jest ogromna, moglibyśmy tutaj rozmawiać kilka godzin na ten temat. I gdy. Myślimy o kciuku i problemach, które z tym kciukiem są związane, to zawsze musimy sobie zadać pytanie. Wolna wola. Czy coś łamie moją wolną wolę, a może ja łamię czyjąś wolną wolę? I teraz popatrzymy na tą symbolikę, i od razu możemy przypuszczać, że Mariam zrań, może zraniła się właśnie w kciuk. Dlaczego? Kciuk jest także symbolem, gdy potrzebujemy ochrony, takiego ciepła, to co robimy? Obgryzamy paznokcie na kciuku. To jest ten symbol małego dziecka, które wkłada kciuk do buzi, i ma wrażenie, że to jest pierś matki, to mu daje to odczucie tego bycia kochanym, akceptowanym, tej bliskości, takiej samoakceptacji, akceptacji przez najbliższą osobę, ale także to poczucie tej ochrony, tego wsparcia. Dlaczego przypuszczamy, że Mariam zraniła się w kciuk? Dlatego, że wszystko, co dzieje się złego w naszym ciele. Czyli wypadki, wypadki ogólnie oznaczają zwrócić na coś uwagę, zwrócić na siebie uwagę. Jeżeli więc zraniła się w kciuk, chce sama sobie zwrócić uwagę albo chce zwrócić uwagę świata na tą konkretną Sytuację, na ten konkretny problem. Zranienie się, ból, ból, cierpienie czyli wskazówka dla nas, że coś w nas cierpi, coś w nas odczuwa ten ból i chcemy to zmienić. Jeżeli zraniła się w kciuk, oznacza to, że czuje, że jej wolna wola jest przez kogoś tłumiona. I tak się Mariam czuje. Ona czuje się, że w tym spotkaniu z Ralfem, gdy on karci ją za to wynoszenie tych magicznych ksiąg do ogrodu, ona wie, że jest winna, ale jednocześnie czuje, że on łamie jej wolną wolę poprzez te zasady, poprzez te narzucone jakieś tradycje, prawa, i ona nie ma tej wolności i tej niezależności. Więc przypuszczamy, że zraniła się w kciuk, w tej dłoni albo w tej dłoni. Również możemy się zastanowić nad tym, że jeżeli my sami łamiemy czyjąś wolną wolę i wiemy, że robimy źle, to również możemy mieć problemy z kciukiem. Palec wskazujący. No, z czym nam się kojarzy ten palec wskazujący? Pokazać na kogoś palcem czyli pokazać na kogoś albo wskazać coś palcem taki brzydki gest nie pokazuj palcem. Pokazujemy zazwyczaj właśnie tym palcem. Palec wskazujący, nawet jak sama nazwa mówi, jest związany z ego, czyli z taką typowo osobowością takim czymś, co jest dla mnie ważne podkreślenie swojej własnej osobowości, podkreślenie swojej indywidualności, podkreślenie takiego swojego ja. I dlatego. Mogła Mariam zranić się również w palec wskazujący, właśnie jakby miało nam to pokazać, że czuje, że coś ogranicza jej indywidualność, ogranicza jej niepowtarzalność. Mamy więc dwa przypuszczenia: albo kciuk, albo palec wskazujący. Palec wskazujący, przypomina mi się taka scena, nie pamiętam tytułu filmu. Był to film o psychopacie, który, jak dobrze pamiętam, mordował kobiety. I gdy policjantka chciała jak gdyby wywabić go i zwrócić uwagę na siebie, to była pokazana w telewizji i pokazywała palcem. Bo ten gest tego palca to jest również autorytet. Ja cię pogrożę palcem. <grywka> Czyli ten palec wskazujący ma niesamowicie ważne, ważne znaczenie. Jeżeli ktoś z naszych oglądających pamięta tytuł tego filmu, to bardzo proszę, aby podzielił się tym w komentarzu, ponieważ jest to ważne. Wszystkie symbole zawarte w filmach mają głębsze znaczenie. Czy chcemy w to wierzyć, czy nie chcemy w to wierzyć, to tak to jest. Filmy takie światowej sławy robią ludzie oświeceni, ludzie na innym poziomie, i dlatego, jeżeli ktoś ma oczy otwarte, to może Dużo więcej z danego filmu zrozumieć. Przypuszczam, że był to film Milczenie Owiec, ale jeżeli się mylę, to bardzo proszę o poprawienie mnie w komentarzu. Przechodzimy dalej. Palec środkowy. No, z czym nam się ten palec kojarzy? No, nie będę tego gestu pokazywać, ale oczywiście z tym nam się kojarzy, ponieważ palec środkowy jest ogólnie nie tylko w samym środku naszej dłoni, czyli jest takim połączeniem jak gdyby harmonii, równowagi pomiędzy, pomiędzy tymi innymi znaczeniami, ale ten palec środkowy przede wszystkim mówi nam o związkach z innymi ludźmi. I dlatego jeżeli chcemy, żeby ktoś nam dał święty spokój, to ten gest się tak pojawił, właśnie tego palca środkowego. Czyli wszystko co związane ze związkami, związkami miłosnymi, ale również związkami takimi normalnymi, kontaktami międzyludzkimi. I ten palec jest także związany z seksualnością, dlatego gdy um, przetłumaczymy ten gest tego środkowego palca, to jest on bardzo wulgarny i opiera się na wulgaryzmach związanych z seksualnością. Tutaj wszystko ma znaczenie, naturalnie. Idziemy dalej. Palec e... serdeczny. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to dokładnie w tym momencie i aktywuj powiadomienia. Wtedy zawsze będziesz na bieżąco i nie przegapisz nowych treści i nowych filmów. Pamiętaj również o tym, aby zerknąć. W okienko opisu pod każdym filmem. Tam zawsze wszystkie linki, wszystko to, co ważne, które poprowadzą Cię dalej. Oczywiście, będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawisz komentarz, czy ten konkretny film Ci się podobał, a może masz do niego pytania, czy jakieś wskazówki lub uwagi. Idziemy dalej. Palec serdeczny. No, z czym nam się kojarzy ten palec serdeczny? Naturalnie. Małżeństwo, umowa małżeńska, pierścionek zaręczynowy czy obrączka małżeńska. Ten palec jest związany typowo ze związkiem z drugą osobą, czyli ten idealny partner, idealna partnerka, ale ma on też to negatywne znaczenie. Teraz w czwartek na naszej ceremonii o numerze 206 będę mówiła o. Miłości, o znalezieniu drugiej połowy, o tym dlaczego na początku związku mamy te różowe okulary, a później one opadają i pojawia się jakaś dziwna, szara rzeczywistość. I będę również mówiła o związkach, o małżeństwach, o umowach. Ten palec z tą obrączką. Z jednej strony kojarzy nam się tak pięknie, bo dostać pierścionek zaręczynowy aby albo dać komuś pierścionek zaręczynowy, jako ten wyraz tej miłości, później przemienia się w obrączkę ślubną, ale po pewnym czasie zaczyna to być taki symbol przywiązania, zaobrączkowania, założenia jakichś kajdanków, czyli ta negatywna. To negatywne znaczenie we wszystkim. Mamy zawsze to pozytywne i negatywne znaczenie, tą stronę białą, i tą stronę czarną. I tutaj, właśnie z tym palcem serdecznym, to jest te, także takie oczekiwanie, idealizowanie, że na pewno znajdę tego idealnego partnera albo na pewno znajdę tą idealną partnerkę. I stworzą idealny związek, i później to idealne spojrzenie na świat się rozpada. Czyli na pewno Mariam nie zraniła się w palec serdeczny, na pewno nie, bo nie miałoby to znaczenia w tym, w tym konkretnym rozdziale. No i malutki ten palec, ostatni, palec mały. Gdy patrzymy na naszą dłoń, to on zawsze chce tak odstawać, zawsze chce się wybić. Jak gdyby spośród tych innych palców. One wszystkie są niby w takiej całości, a ten mały palec tak odstaje. Ja zawsze się śmiałam, ponieważ gdy uczyłam się grać na fortepianie i na pianinie, to zawsze mój palec tak niesamowicie odstawał i nauczyciele nie mogli tego zrozumieć, dlaczego ja ten palec mam tak niesamowicie napięty i odstający, i ma trudności, żeby się zgrać z tymi innymi palcami. To jest związane z moją taką misją tej indywidualności, tej niepowtarzalności i wybicia się spośród innych, wybicia się spośród szarości, normalności. To są w większości dusze, które pochodzą z Oriona. Te osoby, które nas oglądają, których dusze z, tej konkretnej, z tego konkretnego miejsca we wszechświecie pochodzą, na pewno będą miały ten sam syndrom tego odstającego małego palca. No już Wiemy, z czym nam się ten mały paluszek kojarzy? Właśnie z tym, że albo jesteśmy niesamowicie nastawieni na to, żeby się wybić z tłumu, osiągnąć coś więcej niż inni, zrobić coś więcej, zostawić po sobie coś więcej niż inni, ale przede wszystkim, żeby wyrwać się spod obcego wpływu. Jeżeli um, Ktoś ma problemy z tym małym palcem, to oznacza, że może oznaczać, że e, inni ludzie mają dla niego niesamowicie ważne znaczenie i chowa się, wtapia się w tłum. E, dzieje się. Coś takiego, że odrzuca swoją intuicję i chce się stać szarą myszką, chce się dopasować do jakiegoś społeczeństwa, do jakiejś masówki, a w rzeczywistości mu to nie pasuje. Czyli te problemy z małym palcem, zranienie się w mały palec zawsze mówi nam o tym, czy czasem nie próbujesz. Schować się, schować Twojego światła, stać się szarą myszką i dopasować się do otoczenia. Czy boisz się, może, co powie rodzina, co powiedzą znajomi, co powie cały świat, jeżeli zaczniesz odstawać? I wracając do mojej, mojej tutaj historii z małym palcem jedyny palec, który ja miałam złamany w całym moim życiu, to był właśnie mały palec. Mały palec i to aż dwa razy w dłoni. Dlatego myślę, że każdy z nas powinien sobie to głęboko wziąć do serca, że każdy z nas jest indywidualny, niepowtarzalny i trzeba słuchać swojego serca, swojej intuicji i cieszyć się tą swoją niepowtarzalnością cieszyć się tą swoją indywidualnością i przestać się wreszcie dopasowywać do. Oczekiwań innych, do tego, jak, jak patrzą na nas nasi rodzice, nasza rodzina, nasi znajomi, nasi przyjaciele czy inni ludzie. To jest bardzo, bardzo ważne, bo jeżeli będziemy się tak dopasowywać do kanonów, mody, tego, jak się wszyscy zachowują, tego, jak, jak trzeba, to odrzucamy wtedy naszą boskość, odrzucamy naszą indywidualność, naszą indywidualną i niepowtarzalną drogę naszego serca, i stajemy się masówką, stajemy się tym, czym są wszyscy dookoła. A taki świat to jest świat demoniczny. Istota wyższa. Tak nas zbudowała, tak nas stworzyła, że każdy z nas jest jeden, jedyny i niepowtarzalny i trzeba żyć tą swoją indywidualnością i niepowtarzalnością w każdej sekundzie, w każdym momencie. To jest bardzo, bardzo ważne. Mowa jest srebrem, a milczenie złotem. Moje ulubione powiedzenie i te osoby z nas, które dzisiaj nas oglądają, a biorą udział w ceremoniach, które prowadzę co czwartek, wracają do tych ceremonii, przypominają sobie tą wiedzę, prawa w nich ukryte, to wiedzą, że mowa jest jednym z niesamowitych narzędzi prawdziwego maga, bo prawdziwy mag kształtuje ten świat i wszechświat poprzez swoje myśli. Słowa i działania. Słowa są jak zaklęcia. To poprzez słowa coś możemy powołać do życia. I to przekazują już nam nasze najstarsze księgi. Dlatego czasami trzeba się ugryźć w język i wykorzystać tą siłę słowa świadomie, aby kształtować, tworzyć to, co chcemy zobaczyć w naszym życiu, a nie odwrotnie burzyć, sabotować i niszczyć nasze marzenia i nasze pragnienia. Wiemy, że słowa mogą kogoś podnieść, komuś pomóc. W danym momencie, ale mogą również kogoś zniszczyć i komuś podciąć. Nogi, fundament czy skrzydła. Dlatego nasze słowa mają ogromne znaczenie i trzeba mieć świadomość tych słów. I Ralph Saint de Hans, władca mrocznych gór, stara się za każdym razem pokazać to Mariam, jak te słowa są ważne. On jest bardzo oszczędny w słowach, on jest prawdziwym magiem. Natomiast Mariam w tym Początkowym okresie, początkowej części w naszej trylogii jest raczej osobą bardzo komunikatywną, która dużo myśli, za szybko coś powie, um, a potem chciałaby te słowa cofnąć. Ale słów nie można cofnąć. I każdy z nas wie, że jeżeli już coś komuś powiedział, coś przekrego, coś złego, to nawet jeżeli przepraszamy, to jest bardzo trudno cofnąć ten efekt tych wypowiedzianych słów. Oczywiście słowa to zaklęcia, również często nieświadomie ludzie. Rzucają na siebie klątwy i uroki, komuś źle życzą, a także życzą coś złego dla samych siebie, mówiąc o biedzie, o nieszczęściach, albo obniżają swoją własną wartość. W powieści, w trylogii, wiele razy to będę podkreślać, w tej części, ale również w kolejnych, aby zwracać szczególną uwagę właśnie na słowa, bo słowa mają ogromną moc. Tak, w piątym rozdziale znów pojawia się symbolika księgi, którą obawialiśmy już wcześniej. Księga to jest ta księga życia, tajemnice, mistyka, magia. Otworzyć jakąś księgę, która może ma jeszcze siedem pieczęci. I w tej pierwszej części rozdziału, gdzie Mariam Salis wynosi te stare księgi z biblioteki, ma to dla nas ogromne znaczenie, jako dla czytelników czy słuchaczy tej historii. Ponieważ to jest tak, jakby skraść wiedzę, skraść tajemnicę z miejsca, które jest pełne tej wiedzy, pełne tych tajemnic i zabieramy jakąś cząstkę i szybko wynosimy do naszego pokoju, do, naszego, do naszej komnaty, do naszego mieszkania. To jest ta symbolika, ale to jest złamanie zasad, ponieważ w Twierdzy Mrocznych Gór... Ta jedna podstawowa zasada księgi mają swoje miejsce w bibliotece. To są drogocenne zbiory, czyli drogocenna wiedza. Wiedza, gdzie może jest tylko jeden egzemplarz danej księgi. To jest podobnie jak z trylogią w wersji drukowanej, w wersji limitowanej, czy w wersji limitowane moich kart, kart, które, które można wykorzystywać do jasnowidzenia, czy aby otrzymywać przesłania od swojej własnej duszy, czy swojej. Własnej intuicji. To są zawsze edycje limitowane, gdzie mamy tylko konkretną ilość egzemplarzy. I to ma ogromną wartość. To nie jest taka masówka, gdzie, gdzie wszędzie można taką książkę czy takiej karty zdobyć. To wszystko jest edycja limitowana i to ma ogromne znaczenie, bo jest to zgodne z moim sercem, że tylko te osoby, które naprawdę są na to gotowe, które chcą mieć te karty, które chcą mieć tą książkę, to ją kupują, ją szanują i mają ją przez całe życie. Tak jak moje karty Tarota. Kupiłam je ileś setek lat temu i myślę, że posłużą mi do końca, czyli jest to tylko jedna, jedyna talia. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem wrogiem konsumpcji jakiejkolwiek. Dlatego widzicie mnie zazwyczaj w tych samych sukniach przez lata. To nie jest tak, że jest to jakaś modna sukienka, kupiona gdzieś tam w jakiejś sieciówce, masówce, i w tej sukience kręcimy tylko jeden filmik, a potem ją wyrzucamy. Te osoby, które mnie znają, wiedzą, że w tych sukniach kręciłam filmy wiele, wiele lat temu i będę jeszcze w nich kręcić filmy przez lata, ponieważ dbam o siebie i myślę, że moje wymiary zostaną takie, jak są i jak zawsze były. Dlatego. Tak jak na ceremoniach, zawsze jestem w tej samej sukni. Dopóki ta suknia jeszcze nadaje się do jakiegokolwiek użycia, to jest to ta sama suknia. I tak samo jest z książkami i z kartami mojego autorstwa. I to jest taka wskazówka właśnie na te drogocenne zbiory. Bo gdy mamy tylko jeden egzemplarz jakiejś szczególnej edycji, to jest to jeden egzemplarz i on ma dla nas ogromną wartość, bo już drugi raz takiego egzemplarza nie będzie. I to jest tak samo z suknią, to jest tak samo z rzeczami, które nam służą. Cenimy je kupujemy je może troszeczkę drożej niż jakaś masówka, ale służą nam przez lata i dają nam radość i szczęście przez lata i stają się naszym takim przyjacielem wręcz materialnym, bo gdy ja sięgam po moje talie kart mojego własnego autorstwa, po moją talię albo po inne, które kiedyś kupiłam wiele lat temu, to one są dla mnie tak drogocenne, one są moją największą wartością, którą mam, bo one tyle razy dały mi już odpowiedzi, one Tyle razy były ze mną w różnych sytuacjach, pomagały tylu ludziom. I to jest właśnie ta wskazówka, również w trylogii, aby odrzucić tą konsumpcję, tą masówkę, takie kupowanie byle czego tylko na chwilę, a skupić się na tych pięknych rzeczach, kupić coś drożej, ale w super jakości. Coś, co będzie z nami po prostu przez lata, co będziemy szanować i co będziemy, będziemy się tym opiekować, będzie to miało taką niezwykłą wartość w naszym życiu czy w naszej bibliotece. Księga, oczywiście wracajmy do tej symboliki. Marian wynosi te księgi, łamie przez to te zasady. Władca Mrocznych Gór przyłapuje ją na tym. Złym uczynku, nazwijmy to tak. No i oczywiście karci ją w pewien sposób. Dlatego jest ten, ten moment tego zranienia się w palec, ponieważ Maria, Mariam czuje, że e, władca Mroczny Gór chce ją ograniczyć w jej wolności i niezależności, ale w tym momencie jest to takie jej zachowanie nie na miejscu. Bo dlaczego zabiera czyjąś własność i przenosi do swojej komnaty? Nie powinna tego robić. To jest dla nas również taka wskazówka, jak często pożyczamy od kogoś. Książki, a potem może zapominamy je oddać? Może nie każdy z nas, bo w zależności od osoby jest wiele osób, które dbają o to. Ja jestem taką osobą, która, gdy coś pożyczam, zawsze staram się to oddać jak najszybciej i to w lepszej formie, może jeszcze czystszej formie niż to otrzymałam. Bo uważam, że to jest czyjaś własność. Ale są również takie osoby, które coś pożyczają, zapominają o tym, i, i po latach okazuje się, że książka jest u naszej koleżanki, kolegi, której my szukamy w naszej własnej bibliotece. Dlatego jest to również taka wskazówka, aby tego nie robić, bo wszystko, co zabieramy, to zabieramy czyjąś własność, i automatycznie wszechświat to widzi. I nawet jeżeli robimy to w czystych intencjach, bo żeśmy zapomnieli, to wszechświat to wyrówna i coś nam zabierze. Dlatego to jest bardzo ważne przesłanie. Widzimy również, jak dla władcy mrocznych gór te księgi, jaką one mają dla niego wartość. To jest Podkreślone w tym rozdziale, gdy on bierze tą księgę w swoje dłonie, to, to Mariam widzi, jak, jaką niesamowitą wartość mają one, one dla niego. I to jest również ta wskazówka. On jest prawdziwym magiem. Doszedł do tego poprzez różne ciężkie doświadczenia, poprzez m, ciężką pracę również nad samym sobą. I dlatego te księgi mają dla niego wartość. On szanuje swój majątek, on szanuje to, co ma. Wskazówka dla nas: jak często jest tak, że nie szanujemy naszego własnego majątku, nie szanujemy tego, co żeśmy może ciężką pracą sobie kupili. Znowu wracamy do tej masówki. Kupujemy coś w sieciówkach, ubieramy to dwa, trzy razy, gdzieś to tam leży yy, na półce i, i, i się marnuje, a przecież była to nasza energia życiowa. Kupiliśmy to za wymianę, za pieniądze. Te pieniądze, żeśmy skądś otrzymali, za naszą pracę. I ma to dla nas taką małą wartość, żeby to gdzieś tam rzucić, albo wyrzucić do kontenera, albo oddać do odzieży używanej. Jeżeli mogłoby jeszcze w lepszej jakości służyć nam przez lata i dawać nam radość przez lata, bo oczywiście wyrzucamy rzeczy, które są nieładne, które, które się zniszczyły, no bo czym niższa cena, tym zazwyczaj również niższa jakość. Więc taką może sukienkę ubierzemy raz czy dwa razy, po wypraniu do niczego się nie nadaje i ją wyrzucamy. Ale to jest nasza energia, to są nasze pieniądze. I Władca Mrocznych Gór nam to pokazuje poprzez swoje zachowanie. Szanuj swój majątek, szanuj to, co posiadasz. Bo to jest Twoja energia życiowa. Nawet jeżeli ktoś Ci te pieniądze podarował, to podarował Ci swoją miłość, swoją energię. Często, jako młode osoby, dostajemy może pieniądze od kogoś. Są tacy szczęśliwcy tutaj na Ziemi, że dostają pieniądze od babci, dziadka czy, czy rodziców. Nie musieli na to ciężko pracować, zapracować sobie na to, i takie osoby często nie szanują tego. I potem dziwią się, że wszechświat im coś zabiera no ta zasada wymiany i równowagi rodzic, dziadek, babcia dał im te pieniądze, a one tego nie szanują dał im swoją energię życiową, a one jej nie szanują. Czyli musi zostać coś zabrane, żeby to wyrównać. To jest bardzo ważne. Myślę, że każdy powinien o tym pamiętać, i dlatego podkreślam to właśnie w tym piątym rozdziale. Piąty rozdział, z czym nam się kojarzy naturalnie z arcykapłanem, czyli tą mądrością wyższą, mądrością człowieka, osiągniętą przez doświadczenia życiowe, doświadczenia człowieczeństwa. To także ma znaczenie. Zwierzęta mocy. No, oczywiście, w pierwszym momencie widzimy czarnego kota. To przez tego czarnego kota Mariam wpada na władcę mrocznych gór i księgi się rozsypują w mokrej trawie. Ale ten kot, czarny kot ma ogromne znaczenie. Czyli magia, mistyka, tajemnica, no i z czym nam się kot kojarzy. Wolność jest ważniejsza niż bezpieczeństwo. Ile osób z nas w czasie pandemii zrezygnowało z wolności, aby mieć jakieś tam bezpieczeństwo? Jak popatrzymy na te lata, czy czasem nie były to lata stracone, gdzie żeśmy się zamykali na świat, wierząc w jakieś dziwne informacje wysiewane wokół? Ile razy Osoby wokół nas zrezygnowały ze swojej wolności, wolnej woli, wolnej woli wyboru, aby się przed czymś zabezpieczyć dla bezpieczeństwa. Tego uczy nas kot. Kot na pierwszym miejscu zawsze jest wolnym stworzeniem. On zawsze jest wolny, niezależny i przede wszystkim uczy nas tej miłości własnej, o której będziemy mówić na naszej ceremonii o numerze 206 w ten konkretny czwartek. Czyli miłość własna. Kot zawsze dba o siebie, o swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Dlatego widzimy w internecie tyle śmiesznych filmików, że koty budzą kogoś o czwartej w nocy, bo one chcą zjeść. Bo koty robią to, robią to, bo one dbają o siebie. One kochają siebie i siebie widzą na pierwszym miejscu. Oczywiście to w ogromnym skrócie. Warto sobie również zerknąć na mojego bloga Zwierzęta Mocy, gdzie również kot jest. Opisany w, takim, w takiej szerszej formie. No i kot uczy nas również wyznaczania granic. I w tym rozdziale władca mrocznych gór jeszcze raz wyznacza granice. Konkretnie, to są moje zasady i tutaj są moje granice. I dlaczego kot tak bardzo broni swoich granic? I to nie tylko samczyki, które słyszymy czasami na wiosnę, jak bronią swoich granic, ale również samiczki. W magicznej oazie zawsze było dużo kotów. I to jest niesamowite obserwować ich zachowanie, jak one tak obchodzą się takim szerokim łukiem, dbając o swoje własne granice, ale również o granice tego drugiego. Bo wiedzą, że jeżeli przekroczą granicę tego drugiego, no to będzie wojna. To jest niesamowite, gdy obserwujemy koty, gdy jest ich więcej, jak one się zachowują między sobą, bo są indywidualne, niepowtarzalne i nagle na jakimś terytorium są razem i muszą się zaakceptować. Wyznaczenie granic i dbanie o swoje własne granice. Gdy pojawia się kot, to często jako zwierzę mocne, nie mamy kota i nagle się pojawia gdzieś. To zawsze trzeba sobie zadać te pytania: Czy jest dla mnie wolność ważniejsza niż bezpieczeństwo? Czy dbam o siebie, kocham siebie? Czy dbam o moje terytorium? Czy ktoś może przekracza moje granice? To jest takie, myślę, że najważniejsze przesłanie. Z innych zwierząt mocy pojawia się oczywiście sroka, gdzie Mariam wraz ze swoją przyjaciółką Gariel przygotowują te mikstury na wyjazd księcia magiczne mikstury. I Gariel w pewnym momencie mówi do Mariam: wpatrujesz się w to, jak sroka w kość. Sroka kojarzy nam się zazwyczaj negatywnie, i to jest bardzo złe skojarzenie. To jest ptak z rodziny. Kruków, czyli krukowatych, a wiemy, że mroczne góry to jest symbol kruka, wiedzy wyższej, magii, tajemnic, a sroka ma w sobie jeszcze coś niesamowitego. Przede wszystkim ten kolor biało-czarny czyli ink i yang, czyli to białe i to czarne, ta dualność, ale także sroki są niesamowicie ciekawskie. Dlatego się mówi, że ktoś jest jak sroka, bo zbiera błyskotki. Albo um, gdy byłam małym dzieckiem, to zawsze gdy, gdy zginął jakiś pierścionek albo zginął, zginął jakiś naszyjnik, to moja babcia mówiła, pewnie jakaś sroka go ukradła. I dlaczego tak... Tak, tak mówimy o tych srokach w ten dziwny, negatywny sposób, bo tak utarły się te nasze, te nasze wierzenia, ale w rzeczywistości są one błędne, ponieważ sroka jest ciekawska i w powieści, gdy Mariam wpatruje się w coś jak sroka w kość, dlaczego to porównanie? Bo Mariam jest również ciekawska. Wsadza swój nos Czasami nie w te miejsca, gdzie powinna, jest bardzo otwarta na świat, chce wszystkiego doświadczyć, chce wszystko zrozumieć, chce wszystkiego wszystko zobaczyć, wszystkiego zasmakować, wszystkiego spróbować. Ale sroka jest dla nas również taką, e, takim ostrzeżeniem, że wydarzy się coś ważnego. Coś ważnego się wydarzy. I w życiu Mariam. Ta, ta sroka, czyli to porównanie, Gariel, że wpatrujesz się jak sroka w kość, jest właśnie taką wskazówką, że coś ważnego wydarzy się w twoim życiu. I co dzieje się później? E, idzie na poszukiwanie liści męczennicy i coś ważnego wydarza się w jej życiu, bo po raz pierwszy odczuwa tą bliskość z władcą Mrocznych Gór. Czyli pierwszy raz widzimy, że jest ona dla niego ważna. Tak niesamowicie ważna, i ta bliskość jest dla niej szokująca i dla niego szokująca. Mamy jeszcze gołębia, czyli gdy Mariam śmieje się do Gariel i, i jeżeli nie będzie tych wszystkich mikstur, nie damy rady zrobić tych wszystkich mikstur, to doślemy gołębiem. Gołąb jest symbolem miłości, zaufania, nadziei, pokoju, takiego pięknego unikania konfliktu, czyli bardzo piękny ptak. Bardzo delikatny ptak o ogromnym sercu. I y, tu znowu wracamy do tej miłości, do tematu miłości. W tym tygodniu omawiamy ten piąty rozdział trylogii, a jednocześnie mamy tą ceremonię o numerze 206, gdzie znowu mówimy o miłości. I dlatego ja dzisiaj również wybrałam czerwoną suknię na nasze spotkanie, bo jest to kolor miłości, kolor namiętności, i ten tydzień jest jak gdyby tą energią wypełniony mimo tego, że jesteśmy przecież po zaćmieniu słońca, po bardzo trudnych, bardzo ciężkich energiach, ale to są również dla nas takie wyzwania, niesamowite wyzwania, również na drodze miłości własnej i miłości w związku, no i jesteśmy wkrótce przed kwawą pełnią Księżyca, więc znaki w Roku Tygrysa są niesamowite. To wszystko, co się tutaj dzieje, to naprawdę jest jest o ogromnym znaczeniu dla nas wszystkich. Numerologia. Mamy 17 mikstur, które są gotowe w momencie, gdy brakuje liści męczennicy. Mamy 37 mikstur czyli to jest ten cały komplet, który ma być gotowy. I mamy jeszcze symbolikę szóstki, gdzie Mariam ucieka przed tą bestią, która, która chce ją rozszarpać na strzępy i liczy korytarze i ma sześć korytarzy i spotyka się z władcą Mrocznych Gór. Zaczynamy, może od samego początku. Siedemnastka, siedemnaście mikstur. Siedemnastka to w tarocie gwiazda gwiazda to jest niesamowita energia. Niesamowita energia. Te wszystkie osoby, które nas słuchają w tym momencie, które biorą udział w ceremoniach, wiedzą jaka to jest energia. Być gwiazdą, sięgać do gwiazd. Często w związkach, właśnie ta indywidualność i niepowtarzalność. Jesteśmy dla kogoś gwiazdą. Gwiazdka spadła z nieba. I wiele, wiele takich innych innych porównań. I gwiazda pokazuje nam, że w tym momencie, gdy Mariam wyrusza na poszukiwanie liści męczennicy, 17 miktórej jest gotowych, czyli symbolika gwiazdy. I w tym momencie oni spotykają się razem jak dwie gwiazdy. Każda jest indywidualna, niepowtarzalna, każda jest w innej przestrzeni, w swojej własnej przestrzeni. I to jest, to jest nies niesamowity moment tego ich pierwszego takiego typowego dotyku, jakby te dwie gwiazdy się połączyły. Mamy 37 mikstur, oczywiście trójka, tutaj bardziej ta symbolika żeńskości, ta symbolika cesarzowej, czyli tej energii żeńskiej, tej energii opiekuńczej, tej energii ochronnej. Ale 37 mam również tą siódemkę, czyli w tarocie jest to rydwan. I dlaczego jest 37 mikstur? Bo jeżeli będzie gotowa 37 mikstura, to zwracamy uwagę zawsze na tą cyfrę, która jest na końcu: 37, czyli 7. Gdy będzie gotowa 37 mikstura, czyli 7, wszystko będzie gotowe, aby władca Mroczny Gór mógł wyruszyć w drogę. Symbolika Rydwanu dla tych osób, które są na ceremoniach, doskonale ją znają czyli przygotowanie się do drogi, zapięcie wszystkiego na ostatni guzik i wyczekiwanie na ten odpowiedni moment. W odpowiednim momencie wyruszam z mądrością wyższą, krystalicznością, czystością moich myśli, moich zamiarów. Wyruszam na podbój czegoś nowego. No i szóstka, czyli te sześć tuneli, przez które przebywa, przebiega Mariam, gdy spotyka się z władcą mrocznych gór. Oczywiście szóstka Miłość, zmysłowość, seksualność, człowieczeństwo. To jest wszystko związane z tym, co, co ludzkie i dlatego po tych sześciu tunelach nagle spotyka się z tą bliskością władcem roczny kur. Tak, mamy jeszcze rośliny, naturalnie. Szczególnie jeżeli chodzi o same liście męczennicy, bo o to przecież chodzi tutaj w tym rozdziale, ale wcześniej wspominam również o tym, że są już gotowe mikstury i tam jest na przykład esencja niewidzialności czy ekstrakt z prawoślazu, czy esencja prawdy. I tutaj... Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to jest ten prawoślaz. Mamy tutaj tą miksturę przygotowaną z rośliny prawoślazu. Prawo Prawoślas, a potem mamy jeszcze esencję prawdy, czyli prawość, prawda. Znowu wracam do osób, które są na naszych ceremoniach, aby sobie przypomniały te przesłania prawej ręki, prawdy, prawdziwości, wszystkiego tego, co związane z tym, co boskie. I prawoślas, jak już sama nazwa mówi, jest prawy, czyli pochodzi od Boga, jest tą czystą energią i roślina prawoślaz nie tylko jeżeli chodzi o jego właściwości typowo uzdrawiające, bo o tym można wszędzie przeczytać, ale jest przede wszystkim rośliną w magii, która jest odpowiedzialna za przyciąganie tych dobrych istot, ochronę i takie wsparcie tych dobrych istot. Jest dla nas idealna w tym momencie noszenie na przykład prawoślazu przy sobie. Jeżeli mamy wyznaczony cel, chcemy coś osiągnąć i chcemy zostać na tej drodze, na tej prawej drodze, chcemy uniknąć tego błądzenia w jakichś zaułkach czy ślepych zakamarkach. No i oczywiście mamy tą naszą męczennicę. Ja się omawiałam już wiele, wiele lat temu na moim kanale YouTube temat Passion Flory, czyli męczennicy. Ale tutaj powiem o tym, co jest może takie najważniejsze w tej konkretnej symbolice. No, sama nazwa jest taka przykra. Właściwie zupełnie nie pasuje do, do energii tej rośliny. Męczennica, męczyć się czymś się męczyć. Chyba, że popatrzymy na tą nazwę jako odbicie lustrzane, bo y, potrzebujemy tej rośliny właśnie w takich momentach, gdy się czymś męczymy. Ale o tym za chwilę. Dlatego nazwa pochodzi od pasji, passion flora. E, pasja to jest również taka namiętność nacechowana bólem. Często podążamy drogą naszego serca i w pewnym momencie ta nasza namiętność, ta miłość zaczyna się zmieniać w pasję, czyli schodzimy w tą ciemną stronę. Zaczynamy się do czegoś zmuszać, zaczynamy się czymś męczyć, zaczynamy Nieść ten ciężki krzyż. Pasja. Z nam się kojarzy naturalnie z naszą religią panującą. Niesienie tego krzyża na ten moment ukrzyżowania. I teraz, jakie ma znaczenie męczennica i jakie ma znaczenie tutaj dla tego rozdziału, dla tej historii, to myślę, że każdy z czytelników sam powinien to odnaleźć. Ale na co chciałabym zwrócić uwagę? Męczennica jest rośliną, Psychodeliczną, czyli można ją stosować jako typowo roślinę narkotyczną, i ma tutaj dobre działanie, czyli nie negatywne, ale pozytywne działanie. Oczywiście wiemy, że to dawka czyni truciznę i są również gatunki, które, które są trujące, passion flory. Jednak męczennica pomaga przede wszystkim w stanach. Stresu, zmęczenia, wyczerpania. Męczymy się? To się wyczerpujemy. Wyczerpania, bezsenności, głębokiej depresji pomaga nam wyjść z depresji, ale także takich, um, takich momentów histerii, um, czy momentów ogólnie spadania w dół, gdzie jesteśmy gdzieś bardzo, bardzo w jakiejś czarnej dziurze. Ja w Magicznej Oazie mam wiele męczennic i tutaj na naszej wyspie jest ona znanym takim środkiem ludowym. Gdy ktoś ma problemy ze snem, to trzeba sobie zrobić y, herbatę z liści męczennicy i Dlaczego również jest tak związana ze snem? Ponieważ wywołuje szczególne sny. Czyli może wywoływać sny prorocze, może wywoływać sny szczególne, o szczególnej, szczególnej jakości. Na no, jakie ma to znaczenie dla Mariam i dla Ralfa w tej konkretnej historii, w tym konkretnym rozdziale, to myślę, że każdy powinien teraz znaleźć ten sens ukryty, pomiędzy jeszcze, jeszcze głębszy sens i może podzielić się tym w komentarzu z innymi oglądającymi czy słuchaczami czy czytelnikami. W tym rozdziale poznajemy po raz pierwszy Gariel, czyli jest to córka władcy Monsorens, z którym później Księstwo Mrocznych Gór jest w konflikcie, ponieważ Księstwo Monsorens przystąpiło do Konfederacji i jest jak gdyby jednym z najważniejszych księstw w całym tym konflikcie. Gariel ma brata Aleksandra, tą historię również znamy z dalszych rozdziałów trylogii. Jaka jest Gariel? Gariel jest niesamowicie obowiązkowy. Niesamowicie czysta w swojej, w swojej całej, całej postaci. Poznamy ją w dalszych częściach trylogii jej, jej własną historię, jej własnego życia ale dla czytelnika kojarzy się z. Z kimś, kto jest surowy, z kimś, kto zawsze jest bardzo obowiązkowy, kto stale zwraca uwagę Mariam na pewne rzeczy, ale dla jej dobra. To nie jest takie wytykanie palcem, tylko to jest takie wprowadzenie Mariam, jak gdyby w ten, w ten tajemniczy świat. Gariel jest bardzo ciepła, jest, jest Niesamowicie świetlistą istotą, chociaż w pierwszej części trylogii tego nie widzimy, może na samym końcu, gdzie już jest ten moment wojny z Konfederacją, i to właśnie Gariel prosi o życie dla Mariam, za wszelką cenę chce Mariam uratować, to widzimy, widzimy ten, ten jej piękny, ten jej szlachetny charakter. Mimo tego oczywiście władca Mrocznych Gór nie chce takiej zażyłości w swoim księstwie, do jakiej dąży Mariam. Mariam dąży do tej przyjaźni z Gariel, chce tą, tą przyjaźń pogłębiać coraz bardziej i Gariel jest również na to otwarta. Gariel Chcę dla Mariam jak najlepiej, wszystkiego co, co najlepsze i w jej rozumieniu najlepszym losem dla Mariam będzie poślubienie jej brata, co w rzeczywistości wcale takim najlepszym losem dla Mariam nie jest, ale w widzeniu Gariel to jest właśnie to, to najlepsze. Widzimy również Gariel w późniejszych rozdziałach bardziej jako taką bardzo obowiązkową, ale z drugiej strony, taką rozbawioną kobietę, młodą kobietę, taką, która pragnie tej zabawy, pragnie, pragnie tego pięknego korzystania z życia. Czyli takie dwie skrajności w tej drobniutkiej, szczuplutkiej osóbce są bardzo, bardzo fascynujące. Również dziękuję z głębi mojego serca i zapraszam na kolejne spotkania za kulisami trylogii, na kolejne spotkania, gdzie czytam kolejne rozdziały trylogii, no i oczywiście na nasze ceremonie w czwartki.